21 listopada 1869 roku w Moskwie jest już zima, lud szkół rzeki. W opuszczonej grocie przy Piotrowskiej Akademii Rolniczej zbierają się młodzi ludzie. Wyglądają na studentów. Czekają jeszcze na kogoś. Gdy ten ostatni z nich przybywa, rzucają się na niego. On się broni. Ogłuszają go kamieniem, a jeden z nich strzela mu w głowę z rewolweru. Potem wieszają kamienie u nóg i szyi i zaciągają trup do pobliskiej rzeki. Mają nadzieję, że wpłynie on pod lód i nie zostanie odkryty aż do wiosny. Jednak to zabójstwo zostaje wykryte już kilka dni później. Piszą o nim gazety. Dowiaduje się o nim również Fiodor Dostojewski. Porzuca wszystkie swoje dotychczasowe plany i zaczyna pisać powieść. Powieść Biesy. Czytamy jak zwykle w oryginale. Tłumaczenie zawdzięczamy panom Tadeuszowi Zagórskiemu i Zbigniewowi Podgórcowi. Biesy. Powieść opublikowana już w latach 1871-1872 w odcinkach w Ruskim Wiestniku. Prawie cała, bo nie opublikowano rozdziału u Tichona, rozdziału, w którym Stawrogin spowiada się ze swojego życia. Opowiada w nim również o tym, jak zniewolił, seksualnie wykorzystał 14- czy 10-letnią dziewczynkę Matrioszę. I z tego względu ten rozdział będzie opublikowany dopiero w roku 1920. Co takiego wstrząsnęło Dostojewskim, co takiego wstrząsnęło nim, że porzucił swoje plany i tak szybko, błyskawicznie pisał tę powieść? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw ustalmy, co tak naprawdę wydarzyło się przy tej grocie. Student Iwanow, Iwan Iwanow, ten ostatni, który przyszedł, ofiara, był członkiem tajnej komórki rewolucyjnej pod wodzą Nieczajewa, tego, który strzelił mu w głowę, pod nazwą Zemsta Ludu, Narodna Jara Sprawa. Nieczajew napisał bardzo radykalny katechizm rewolucjonisty. Student Iwan Iwanow sprzeciwiał się akcji ulotkowej na uniwersytecie, bo bał się, że ta uczelnia zostanie zamknięta. Dlatego jego współtowarzysze, członkowie tej samej grupy, tajnej organizacji, zaczęli podejrzewać go, że doniesie, zresztą niesłusznie. Zwabili go do tej groty pod pretekstem, że będą wykopywać tajną poligrafię, maszynę drukarską. Przyszedł, aby w tym uczestniczyć. Ale sama sprawa donosu nie była tą najważniejszą, którą chciał rozwiązać Nieczajew tym zabójstwem. On chciał, aby ta grupa młodych ludzi połączyła się wspólnym morderstwem, aby połączyła ich krew, aby ich scaliła, uczyniła z nich bezwzględnych rewolucjonistów. I właśnie dlatego to tak bardzo wstrząsnęło Dostojewskim. Dowiedział się przecież o tym nie tylko z gazet. Brat jego żony, Snitkin, Iwan Snitkin, znał osobiście Iwana Iwanowa. W powieści to będzie Szatow. Znał go osobiście, ale również znał innych studentów, tych, którzy byli zabójcami. Ale jeszcze to nie wszystko. Okazuje się, że Fiodor Dostojewski tak bardzo
był wstrząśnięty tym wydarzeniem, bo zobaczył samego siebie. Zobaczył też swoją własną organizację, te sprzed 20 lat. Bo 20 lat temu, dokładnie w 1849 roku, to on był oskarżony i skazany na śmierć, potem ułaskawiony za przynależność do podobnego związku. On również należał do ściśle tajnego kręgu 7 rewolucjonistów, zorganizowanego wewnątrz dyskusyjnego i w miarę otwartego kręgu Pietraszewskiego. Ale pojawił się spiesznie, w powieści to będzie Stawrogin. Przypominam, że Stavros to po grecku krzyż, ale to może być również krzyż jako narzędzie męki, ten krzyż, który miał być hańbą dla Chrystusa. Stawrogin może być też uważany za antychrysta. Dostojewski 20 lat wcześniej, przed napisaniem tej powieści, nazywał Spieszniewa mój Mefistofeles, człowiek, który jest piękny, uwodzicielski, podporządkowuje sobie innych, arystokrata, który wrócił z zagranicy i stworzył tę właśnie siódemkę, w której Fiodor Dostojewski był jednym z tych gorliwych. Czy on sam zobaczył siebie na miejscu tej grupy Nieczajewa? Bo przecież oni również chcieli uruchomić tajną drukarnię i dokonać przewrotu w Rosji. Oni również podejrzewali, zresztą tak samo niesłusznie jak studenta Iwanowa, o to, że ktoś z nich, jeden z nich doniesie. I właśnie dlatego ta powieść, to wydarzenie, dlatego ta powieść i to wydarzenie powstały. Fiodor Dostojewski być może wtedy, 20 lat wcześniej, również rozmawiał o tym, co zrobić z donosicielem, jak go uspokoić. Może zamierzali również zabójstwo. Czy Fiodor Dostojewski zobaczył siebie, jak uderza kamieniem w studenta Iwanowa? Może w tym miejscu wyobraził sobie tego jednego ze swoich towarzyszy, którego podejrzewali? A może zobaczył siebie jako tego, który strzela z rewolweru? Dlatego to dzieło, które jest jednym z najbardziej politycznych wśród dzieł Fiodora Dostojewskiego, politolodzy, tacy jak Borys Prokudin, uważają za dzieło, w którym on rozprawia się ze sobą jako socjalistą. Z tym sobą sprzed 20 lat, socjalistą, który głosi ideały socjalizmu. Ten socjalizm XIX-wieczny rosyjski wiązał się z ateizmem. Ale Fiodor Dostojewski nawet wtedy nie był ateistą. On uważał, że Chrystus był tym pierwszym socjalistą, jak bardzo to brzmi współcześnie dzisiaj, był tym pierwszym socjalistą, który troszczy się o najsłabszych. Pokazuje dziecko jako tego, o którego należy się troszczyć. Chrystus jako pierwszy socjalista miał pogodzić chrześcijaństwo z rewolucją. Ale Fiodor Dostojewski po 20 lat później, po katordze, po całym swoim życiowym doświadczeniu, które legło mu na barki, zrozumiał, że socjalizm, ten, który głosił 20 lat wcześniej, jest bardzo niebezpieczny, stał się jego przeciwnikiem, co sprawiło, że odrzucił socjalizm, że z nim walczył. Ten socjalizm, który wyznawał wcześniej, chrystusowe przykazanie nie zabijaj. Bo w rewolucji, tak jak w grupie Nieczajewa, tak jak być może by się wydarzyło w jego grupie, gdyby nie aresztowanie,
I to kolejny moment wstrząsający dla Dostojewskiego. Jeżeli ja nie zostałbym aresztowany, to być może byłbym jednym z zabójców. Bo to przecież nie jego decyzja sprawiła o tym, że nie doprowadził do śmierci jednego z nich. On przecież był zauroczony tymi ideałami i swoim przywódcą. To przypadek, aresztowanie sprawiło, że nie stał się zabójcą. W tej idei chodzi o zabójstwo kogoś, kto jest bliski, jednego z nas, kogoś, z kim przecież się Nieczajewcy spotykali, był ich kolegą, wspólnie dyskutowali, wspólnie omawiali, wspólnie wyznawali te same idee, a w pewnym momencie byli gotowi dla tych samych idei zabić jednego z nich, współtowarzysza. I to jest to, przeciwko czemu, dlaczego Fiodor Dostojewski przeciwko czemu zaczyna walczyć, pisząc tę powieść. Inny interpretator Dostojewskiego, filozof Władimir Kantor, uważa, że ta powieść to proroctwo, nie przepowiednia, chociaż wiele osób uważa, że Dostojewski przepowiedział rewolucję. Przepowiedział rewolucję, pokazał, jak ona się będzie realizować. Pokazał, jak rodzą się rewolucjoniści, jak powstaje ich więź, związek, jak doprowadzają do upadku społeczeństwo. Nie, Władimir Kantor uważa, że ta powieść to proroctwo. Kim był prorok? Prorok był człowiekiem, który jest posłany od Boga, przychodzi do ludu i mówi temu ludowi o jego grzechach i pokazuje mu, co się stanie, jeżeli dalej będą grzeszyć. Fiodor Dostojewski opowiada w tej powieści Biesy o chorobie rosyjskiej duszy. Jest to być może kluczowa powieść do zrozumienia Rosji, do zrozumienia rosyjskości. Tak uważa wielu. Prorocy zwykle byli zabijani przez tych, do których zostali posłani, odrzuceni. Fiodor Dostojewski od czasów rewolucji był zakazanym pisarzem. Dopiero w 1989, bodajże, jeśli się nie mylę, zaczęto go znów wydawać, czy w latach 70. Fiodor Dostojewski był prorokiem, pokazywał na chorobę rosyjskiej duszy. Jaką postawę wobec tej chorującej Rosji, chorującej ludzkiej duszy, chorującego Rosjanina przyjmowali jego bohaterowie? Jeden z nich, którego możemy utożsamiać z Turgeniewem, wybrał drogę ucieczki i wyrzeczenia się swojej rosyjskości. Karamzin, cytuję jego określenie, tu wszystko jest skazane na zagładę. Rosja jako taka nie ma przyszłości przed sobą. Stałem się Niemcem i jestem z tego dumny. Jak Dostojewski to ocenia? Ocenę wkłada w usta Piotra Wierchowieńskiego, rewolucjonisty. Gdy Karamzin pyta go, a więc jeżeli wszystko to ma się spełnić, wszystkie te zamierzenia, domyślę rewolucja, to kiedy może się to stać? I Piotr Wierchowieński odpowiada, zdąży pan sprzedać majątek, odparł Wierchowieński jeszcze burkliwiej, wyjechać stąd także pan zdąży. Karamzinow dziękuję mu, dziękuję panu najserdeczniej.
co myśli o nim Piotr Wierchowieński? Zdążysz, szczurze, uciec z okrętu, myślał Wierchowieński, wychodząc na ulicę i dalej. Uśmiechnął się. On nie jest taki głupi, jak się zdaje. To tylko uciekający szczur. Taki nie zadenuncjuje. To jedna z postaw ludzi wobec rewolucji, postaw bohaterów, biesów. Jaka jest inna z postaw? Większość bohaterów jednak wierzy w to, że Rosja potrafi się odrodzić, że Rosja potrafi zrzucić z siebie tę chorobę tych biesów, które go opanowały. Wyrazicielem tej postawy będzie Stepan Trofimowicz. Badacze widzą za tą postacią Bielińskiego, Hercena, Granowskiego. To Stepan Trofimowicz dokonuje interpretacji tego motta, które Dostojewski umieścił zaraz pod cytatem z Puszkina o biesach. To motto to fragment Ewangelii świętego Łukasza o wyrzuceniu złych duchów, biesów, tych tytułowych biesów z dwóch ludzi opętanych. Przeczytam zarówno ten fragment Ewangelii, jak i interpretacje, bo one są kluczowe do zrozumienia tego przesłania, które daje Fiodor Dostojewski. To przesłanie mieści się na końcu, tak samo jak na końcu mieści się zabójstwo. Dlaczego właśnie zabójstwo jest na końcu i to przesłanie? Bo Fiodor Dostojewski chce nam pokazać, że to zabójstwo jest tylko konsekwencją tego wszystkiego, co wydarzyło się wcześniej, co wydarzyło się przed tym. I chce nam pokazać interpretacją Stepana Trofimowicza, że jest nadzieja, chce tę nadzieję wlać w duszę Rosjan, którzy czytali tę powieść w XIX wieku, ale również w nas, jeżeli my utożsamiamy się z chrześcijaństwem i na poziomie każdego narodu widzimy swoje wady, grzechy i chcemy, aby one nie doprowadziły nas do klęski i upadku. Przeczytam najpierw fragment z Biblii, w tym tłumaczeniu, jakim on się znajduje w książce. A była tam duża trzoda świń pasących się na górze. Prosiły go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie. A trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Jak interpretuje to Stepan Trofimowicz? Jak Fiodor Dostojewski chce wlać nadzieję w duszę tych, którzy chcą odrodzenia swojego narodu? Widzi pani, to zupełnie tak jak Rosja. To złe duchy wychodzące z chorego i wchodzące w świnie. To nasze rany, nasze miazmaty, cały brud, wszystkie diabły i diabliki, które nagromadziły się przez wieki w naszym wielkim, drogim, chorym, jakim jest Rosja. Oui, cette Russie que j'aime toujours. Tak, ta Rosja, którą kochałem zawsze. Lecz wielka myśl i wielka wola ześlą na nią łaskę jak na owego chorego. I wszystkie złe duchy, cały brud, całe plugastwo, gnojące się na powierzchni, wyjdą. I same będą prosiły, aby wejść w wieprze. Może nawet już weszły. To my i oni, i Pietrusza,
i les autres avec lui, i inni razem z nim, i ja, może ja pierwszy. I rzucimy się nieprzytomnie i opętani ze skały w morze i utoniemy wszyscy. Taki nasz los, gdyż do niczego innego nie jesteśmy zdolni. Lecz chory będzie uzdrowiony i siądzie u stóp Chrystusowych, a wszyscy będą patrzyli zdziwieni. Stepan Trofimowicz uważa, że on i jego syn są właśnie tymi biesami, że to ludzie stają się biesami, którzy niszczą własny kraj, naród. To oni są opętani. Ma nadzieję na tę wielką wolę i wielką myśl. Wielka wola i wielka myśl. Dla Dostojewskiego ta wielka wola to wola stawania się dobrym, a wielka myśl to myśl chrześcijańska, bo Dostojewskiego nie można zrozumieć bez Biblii. Dostojewski wierzy w odrodzenie, wierzy w to, że biesy wejdą w świnie i utoną w jeziorze. Nie wierzy w to ktoś, kto szuka sensu najbardziej ze wszystkich. Tak, to Kiryłow, ten, który wybrał samobójstwo jako akt własnej woli, jest tym, który nieustannie poszukuje sensu. Poszukując tego sensu, będąc na nim skupiony, dostrzega absurd ludzkiego życia. Postanawia się zabić. Kiryłow jest pierwowzorem dla Alberta Camus. Mam go niestety tylko po francusku. Człowiek absurdalny. Rozpoczyna się mottem właśnie z biesów Dostojewskiego. Cytat pokazujący tę absurdalność. Moje tłumaczenie. Jeśli Stawrogin wierzy, on nie wierzy, że wierzy. Jeśli nie wierzy, on nie wierzy, że nie wierzy. I kolejny fragment, który pokazuje, że tak uważał Kamini, że bohaterowie Dostojewskiego poszukują sensu. Wszyscy bohaterowie Dostojewskiego pytają o sens życia. I właśnie w tym są współcześni, nowocześni. Nie boją się bycia śmiesznymi, ridicule. Tak się zaczyna oddzielny rozdział Kirillow, poświęcony właśnie postaci Kirillowa. Ale jednak dzieje się tak, że to nie nadzieja Stepana Trofimowicza zwycięża. Dlaczego? W tej powieści to zwycięża Piotr Wierchowieński, rewolucjonista. Wprowadza chaos. Ginie młody człowiek, student Iwanow, Szatow tej powieści. Dlaczego tak się dzieje? W Ewangelii świętego Łukasza, na którą powołuje się Fiodor Dostojewski, jest ciąg dalszy tej przypowieści. I ten ciąg dalszy tłumaczy nam, dlaczego to właśnie Piotr Wierchowieński zwycięża. A ci, którzy widzieli Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 8, czytamy. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność okoliczna, Gergezeńczyków, prosiła go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Jaka jest reakcja na to wypędzenie opętanych ludzi, którzy, a więc na to uzdrowienie ludzi, którzy są obok? Oni myślą o świniach. Oni myślą o tym materialnym bogactwie, który utracili. Oni boją się tych opętanych, którzy
już nie biegają nago, nie chowają się w grobach, którzy zaczynają normalnie myśleć, rozmawiać, którzy opowiadają o Chrystusie. Oni są tym przerażeni, wypędzają, kulturalnie, grzecznie wypędzają Chrystusa z swojej miejscowości. Chrystus odpływa, pozostawiając ich. Wydawać by się mogło, że skoro uczynił tak wielki cud, że będą go prosić, zostań z nami, bo wypędziłeś biesy z tych dwóch ludzi. Nie? Oni go wypędzają. Przyczyna materialna, to co niskie, to co małostkowe. I dzięki temu Piotr Wierchowieński, dzięki temu co niskie i małostkowe, przejmuje władzę nad tym swoim małą grupką, tak jak Nieczajew. Jak on motywuje tych swoich rewolucjonistów, tych połączonych już wspólną krwią po zabójstwie. Posłuchajmy, bo jest to taka ważna dla nas lekcja. Odnajdziemy siebie dzisiaj w tych słowach, naszą sytuację. Po toście się połączyli w odrębną organizację wolnych ludzi, jednakowo myślących, aby dla wspólnej sprawy dodawać jeden drugiemu energii, a gdy zajdzie potrzeba, pilnować jeden drugiego i obserwować. A więc żonglerka pojęciami. Organizacja wolnych ludzi, którzy mają jednakowo myśleć, a przecież była kara w Związku Radzieckim za tak zwane inakomyślie, a więc inne myślenie. I wolność ma polegać na tym, że wszyscy myślą tak samo. Nawzajem siebie pobudzać, dodawać drugiej energii. I pilnować jeden drugiego i obserwować, pilnować, żeby móc donosić, żeby trzymać w strachu siebie nawzajem. Pierwsza myśl. Czytamy dalej. Każdy z was z osobna ponosi odpowiedzialność wobec władz wyższych, tych władz, które gdzieś tam są. Piotr Wierchowieński wymyśla te wyższe władze. Tak naprawdę on jest być może sam, zanim nie ma nikogo. On jest tym pierwszym, kto rozpoczyna działalność rewolucyjną, być może w tej miejscowości. Powołani jesteście, aby ożywić zaskorupiałą i stęchłą sprawę. Niech świadomość tego dodaje wam zawsze otuchy. I teraz zadanie. W Biblii jest napisane, że po owocach ich poznacie. A więc spójrzmy na owoce i będziemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Każdy wasz krok zdążać winien do tego, aby waliło się wszystko. I państwo, i jego moralność. Zostaną tylko ci, którzy zawczasu wyznaczyli siebie do zagarnięcia władzy. Przetrwa każdy kryzys, ten, kto cynicznie chce władzy i tylko władza dla niego się liczy. Dalej. Mądrych pozyskamy przekupstwem, strachem. Dalej. A pojedziemy na plecach głupców, tych, którzy ulegają, są podatni na jakąkolwiek propagandę. Nie trzeba się tego wstydzić, trzeba wychować na nowo pokolenie, aby uczynić je godnym wolności, wychować na nowo pokolenie. Wykształcenie młodych jest bardzo ważne. I zapowiedź. Jeszcze będą tysiące szatowów, a więc tysiące zabójstw. Tysiące zabójstw ludzi z jednej strony podejrzanych, ale niewinnie podejrzanych, a z drugiej strony tych, którzy uczestniczą w tym wszystkim. Rewolucja zabija swoje dzieci. Dalej. Organizujemy się, aby zagarnąć ster w ręce. Wszystko, co leży na drodze, samo nam idzie w ręce, musimy brać. Wstyd nie brać. Wstrząsający przekaz i wstrząsające
ostrzeżenie dla nas. Piotr Wierchowieński to z jednej strony Nieczajew, ten, który dopuścił się zabójstwa, a z drugiej strony to Pietraszewski, ten, który organizował krąg, w którym przynależał Fiodor Dostojewski. Dlatego ta powieść Fiodora Dostojewskiego dla mnie jest taką formą dziennika pisanego 20 lat później. Dziennika, w którym autor chce odpowiedzieć sobie na pytanie, jak brzmi to pytanie, jak ja, Dostojewski, mogłem stać się zabójcą studenta Iwanowa. Tak byśmy to pytanie sformułowali. Dostojewski jest prorokiem. Jest prorokiem, który głosi bardzo ważną prawdę. Nie należy uznawać żadnej idei za absolutną. Nie doprowadzać do tego, aby jakaś idea, czy polityczna, czy religijna, stawała się absolutną. Co sprawia, że dla Dostojewskiego ona staje się absolutną? Wtedy, kiedy przekracza biblijną zasadę nie zabijaj. Nie można zabić człowieka w imię idei, ani rewolucyjnej, ani religijnej. To jest ten punkt, w którym idea staje się absolutna, gdy każe zabić innego człowieka, zabić bliskiego sobie człowieka, tak jak to czynili rewolucjoniści, bezwzględnie zabijając tych, którzy myśleli inaczej i nazywając to wolnością. Fiodor Dostojewski ostrzega nas przed totalitaryzmem, jakiekolwiek by on nie miał barwę, znaczenie, nazwę, a bardzo często, tak jak w ustach Piotra Wierchowieńskiego, ten totalitaryzm, ten absolutyzm, który pozwala zabijać innych ludzi, jest wypowiadany w imieniu wielkich idei. W słowach Piotra Wierchowieńskiego brzmi wolność. Słowo wolność wychowywać do wolności, która ma polegać na tym, że wszyscy myślą tak samo, że śledzą za sobą nawzajem, że zabijają tysiące szatowów. Słowo wolność zostaje tu radykalnie wykrzywiona, staje się parodią tego słowa. Jaką rolę w tym widzi sam Dostojewski dla siebie? Kolejny fragment z tej samej przypowieści, który może powiedzieć, jak Dostojewski, pisząc powieść, jeszcze raz pokażę tę powieść, Biesy z fotografią Stawrogina, aktora, który grał Stawrogina. Jak Fiodor Dostojewski wyobrażał swoją rolę, pisząc tę powieść? Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, Fiodor Dostojewski, pisząc tę powieść, rozprawiał się ze swoimi złymi duchami, demaskował je, opisywał. Sprawił, że jego złe duchy pobiegły w stronę jeziora. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił go, Chrystusa, aby mógł zostać przy nim, lecz Jezus odprawił go ze słowami: wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym świecie wszystko, co Jezus mu uczynił. I to właśnie zrobił Fiodor Dostojewski, pisząc powieść Biesy.